Znajdujemy się dzisiaj na evencie L'Oréal, tuż przed wielkim festiwalem w Cannes. Czy dla aktorów jest to takie wyróżnienie pojawić się na tym czerwonym dywanie na festiwalu w Cannes? No pewnie. Jest to w końcu święto kina. Są czerwone dywany, więc można się pięknie ubrać. Można poznać aktorów z różnych krajów. Można się zaprezentować reżyserom. Można wypić dobrego szampana. No i jak się wygrywa konkurs, to się jest zapraszanym na wspaniałe kolacje. Jak się nie wygrywa, to się kończy w barze gdzieś na plaży. Ale jest fajna, wesoła atmosfera. To jest w końcu jedno z najważniejszych festiwali europejskich. Czyli mówi pani na podstawie własnego doświadczenia? Ja byłam trzykrotnie na czerwonym dywanie. To były lata 90. No i film Inne spojrzenie Karoja Maka dostał wtedy palmę od dziennikarzy. Pani Jadzia Jankowska-Ciślak, moja koleżanka, dostała złotą palmę. Potem byłam z filmem Hanussen i potem byłam z filmem niemieckim Faraway Stranger, czyli Żegnaj cudzoziemcze, produkcji niemieckiej. I wtedy wygrał film pana Krzysia Kieślowskiego, Double Ref of Veronica. Pamiętam to. Pamiętam szampan, pamiętam Hotel Carlton. No i dużo wspomnień ma. A jak się pani przygotowywała na ten czerwony dywan, jeśli chodzi właśnie o kreację, o sam wygląd? Pierwszy mój wyjazd to był taki wyjazd za żelaznej kurtyny. I pamiętam, że patrzono na nas troszeczkę jak na właśnie dziewczyny ze wschodu, z Rosji. Ja pamiętam, że miałam czarną sukienkę i czerwone korale przepiękne, które mi pożyczyła koleżanka, ale potem się dowiedziałam, że czerwone korale na wieczór się nie zakłada, tylko raczej na dzień, ale wtedy byłam nieopierzoną jeszcze taką młodą osobą, więc te czerwone korale mi się wydawały bardzo piękne. Ale zostały ostatecznie. No zostały, tak. Potem pamiętam, że drugi raz, kiedy wyjeżdżałam z Rzymu, z koleżanką kupiłam taką granatową, piękną, powiewną suknię i ponieważ nie miałam wtedy żadnej biżuterii, to przypięłam sobie czerwoną różę i ona robiła za biżuterię i bardzo pięknie to wyglądało. A trzeci raz, to już nie pamiętam, jaką miałam suknię. No nie pamiętam. No. Ale nie robiłam szoku wtedy, nie robiłam szoku. Raczej się ubierałam skromnie, nie emanowałam tak jak dzisiaj się emanuje, czy golizną, czy przezroczystością, ale jest to też niewątpliwie niebywały pokaz mody i właściwie smaku artystów, którzy właściwie to, co wkładają na siebie, to poznaje się po tym ich gust, smak, zniewolenie albo nie.